porozmawiamy o dosyć intensywnych w ostatnim czasie rozmowach na linii Waszyngton-Moskwa, na linii Rosja, a cały Pakt Północnoatlantycki, czyli NATO. Myślę, że w tle tego wszystkiego jest też sytuacja w Kazachstanie. Natomiast, a także nowa konstytucja na Białorusi, która zdaje się, że stosuje pewne rozwiązania, które wcześniej były zastosowane właśnie w Kazachstanie, no i nie do końca zapobiegły wybuchowi tego buntu, a raczej próbie zamachu stanu w Kazachstanie. Zacznijmy oczywiście od rozmów Rosja-USA, Rosja-NATO, potem ewentualnie do tych tematów pobocznych, ale one też częściowo się z tym wszystkim wiążą. Rozmowy, których świadkami byliśmy w ostatnich dniach i które odbywały się w Genewie, w Brukseli, następnie w najbliższym czasie mają się też odbyć rozmowy w Wiedniu, w OBWE, co dla nas powinno być dość interesujące, dlatego że przypomnę, od 1 stycznia Polska w ramach rotacyjnego przewodnictwa przewodniczy pracą OBWE i polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau będzie z całą pewnością w tych rozmowach uczestniczył, zresztą już wypowiedział się też w sposób, warto podkreślić, że dość wyważony na temat sytuacji na Ukrainie, jako ciekawostka, zapowiedział, że zamierza udać się na Donbas, również na obszar Donbasu, który kontrolowany jest przez Doniecką i Ługańską Republikę Ludową, czyli na obszar kontrolowany przez ludzi, których u nas określa się mianem separatystów. Cieszyć może taka decyzja szefa polskiego MSZ, bez wątpienia. Dobrze, że wysłucha również argumentów drugiej strony. No ale powiedzmy, od czego się zaczęło, to znaczy zaznaczmy jedną bardzo ważną rzecz, że Rosja 17 grudnia ubiegłego już roku wystosowała propozycję dwóch dokumentów o charakterze międzynarodowym, prawnie wiążącym. Jeden z tych dokumentów to był taki siedmiopunktowy plan działań na rzecz pokoju w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej. Drugi z tych dokumentów zawierał zestaw środków, konkretnych działań, jakie dogadujące się strony, potencjalnie dogadujące się strony, powinny zastosować, żeby ten pokój zagwarantować. Propozycja była skierowana do Waszyngtonu. Propozycja była skierowana do Stanów Zjednoczonych, bo Rosjanie są realistami. Będąc realistami, wiedzą, że decydujący głos w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach całego funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego należy właśnie do władz amerykańskich. W związku z tym Rosjanie zaproponowali de facto dwustronny układ, bilateralne porozumienie, na co Amerykanie odpowiedzieli, że muszą się konsultować ze swoimi sojusznikami z NATO, czyli z jeszcze 28 państwami członkowskimi tego paktu, w tym oczywiście Polską. No i w związku z tym został również reaktywowany format rozmów, dialogu pomiędzy Rosją a NATO pod postacią Rady Rosja-NATO, która, przypomnę, została powołana w 1997 roku, dawno temu, ale od roku 2014 w praktyce jej działanie zostało zamrożone w związku z kryzysem ukraińskim, w związku z wydarzeniami, które były następstwem przewrotu na Ukrainie. I wreszcie trzeci format, w którym Rosjanie mówią i chcą rozmawiać na temat swoich propozycji, na temat tego projektu traktatu, nazwijmy to traktatem stabilizacyjnym czy traktatem pokojowym dla naszej części Europy, to format Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, o którym już wspomniałem, OBWE. I on się tym różni od dwóch poprzednich, że
Już w tym formacie reprezentowani będą również Ukraińcy i Gruzini, to znaczy rządy Ukrainy i Gruzji, które też będą jakieś swoje stanowisko tam mogły wyrazić. Ale wracając jeszcze do prehistorii, skąd to wszystko się wzięło, skąd ta rosyjska grudniowa propozycja dzisiaj dyskutowana na temat konieczności zawarcia takiego porozumienia? Otóż Federacja Rosyjska, a właściwie jeszcze Związek Radziecki w schyłkowym okresie swojego istnienia padły ofiarą perfidnego, ewidentnego oszustwa. Oszustwa ze strony Zachodu, ze strony głównie świata anglosaskiego i głównie Amerykanów, choć nie tylko. Oszustwa, które polegało na tym, że przypomnę fakty historyczne, w latach 89-91, czyli ostatnich dwóch latach funkcjonowania Związku Radzieckiego, ówczesny pierwszy i ostatni prezydent ZSRR, Michał Gorbaczow, otrzymywał wielokrotne zapewnienia, ustne podkreślam, zapewnienia ze strony władz amerykańskich, mówiące o tym, że w wypadku zjednoczenia Niemiec, bo przypomnę, wówczas była dyskusja na temat zjednoczenia Niemiec, możliwości zjednoczenia Niemiec, że w wypadku zjednoczenia Niemiec, cytuję tutaj wypowiedź sekretarza stanu amerykańskiego Jamesa Bakera z roku 90, NATO nie posunie się ani o jeden cal na wschód, zarówno w sferze członkostwa kolejnych krajów położonych na wschód od Niemiec, podkreślam. Pierwsza propozycja w ogóle była taka, że dawna NRD też będzie neutralna, w sensie takim, że nie będą tam rozlokowane bazy wojskowe. No ale skoro już Związek Radziecki akceptował powoli zjednoczenie Niemiec, zgodził się z tym faktem, no to Amerykanie doszli do wniosku, że no nie ma sensu gwarantować jakby neutralności obszaru, który de facto zostanie inkorporowany, bo przecież na tym polegało zjednoczenie Niemiec, do kraju, który jest już państwem członkowskim NATO, więc to by się wiązało z koniecznością wystąpienia z NATO całych Niemiec, a na to Amerykanie nie byli gotowi. W związku z tym osiągnięto kompromis polegający na tym, że owszem, Niemcy Zjednoczone będą rzeczywiście członkiem NATO, natomiast tak jak wspomniałem, żaden z krajów Europy Środkowej położonych na wschód od Niemiec do tego NATO nie wstąpi. Później ta sama deklaracja była wielokrotnie powtarzana przez przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, ale też NATO, najwyższego dowództwa NATO, politycznego przywództwa NATO, na przestrzeni całych lat 90. Borysowi Jelcynowi. Wielokrotnie podkreślam. Ten mit o tym, że pijany Jelcyn uznał, że Polska może sobie wstąpić do NATO, no to należy włożyć właśnie między bajki i mity, bo od samego początku, i o tym przypominają odtajnione niedawno protokoły rozmów, na przykład Jamesa Bakera z ówczesnym szefem MSZ, jeszcze Związku Radzieckiego, Eduardem Szewardnadze, późniejszym prezydentem Rosji, z choćby 9 lutego 1990 roku, gdzie te zapewnienia strony amerykańskiej o nierozszerzeniu tego paktu na wschód wielokrotnie wybrzmiewały. Więc mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony no, strona wschodnia konfliktu zimnowojennego, dawnego konfliktu zimnowojennego rozwiązała Układ Warszawski, jak wiemy, którego my jako Polska byliśmy członkiem. Z drugiej strony, i tu rzeczywiście rację miał minister Ławrow w jednej z ostatnich swoich wypowiedzi, na tej próżni powstałej w wyniku rozpadu, rozwiązania Układu Warszawskiego rozgościło się NATO, jak wiemy. Jak wiemy, przypomnę, w latach 90., od końca lat 90. mamy kolejne fale rozszerzenia NATO. Jedna z nich, ta z roku 99, objęła Polskę. Przypomnę, bo nigdy nie dość przypominania o tym fakcie, że w polskim Sejmie w roku 99 znalazło się bodaj dwóch odważnych parlamentarzystów, którzy zagłosowali przeciwko naszemu wstąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Byli to przedstawiciele zapomnianej już trochę dzisiaj formacji Porozumienie Polskie pana Łopuszańskiego. I zdaje się tam jeszcze Olszewski był, prawda, poseł Olszewski, ale oczywiście nie Jan Olszewski, tylko zdaje się Michał Olszewski, jeden z, czy Mariusz Olszewski, jeden z parlamentarzystów. Mariusz, przepraszam, tak, Mariusz Olszewski. Tak mi się wydaje, ale no. Mariusz, tak, 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 czyli Jan Łopuszański i Mariusz Olszewski bronili tak nielicznym dwuosobowym gronie honoru polskiego parlamentu.
Co ciekawe, i to często wypominam moim przyjaciołom z lewej strony sceny politycznej, ja przypomnę, że wówczas w Sejmie był PPS, że wówczas w Sejmie była Unia Pracy i oni wszyscy stchórzyli. Okazało się, że żaden z nich nie ośmielił się zagłosować przeciwko wejściu Polski do tego agresywnego paktu, jakim już wówczas było NATO. I przypomnę, jaki to był moment. To był moment barbarzyńskich bombardowań Jugosławii. Więc wiedzieliśmy doskonale, czym jest NATO, wiedzieliśmy, że to jest pakt o charakterze agresywnym, ekspansjonistycznym, kierowany przez anglosasów, a jednak w polskim parlamencie znalazło się tylko dwóch sprawiedliwych, tak byśmy mogli to podsumować. No ale cóż, kolejne fale ostrzeżenia NATO, kolejne lata. Putin na samym początku, gdy umacniał dopiero swoją władzę w Rosji po objęciu urzędu prezydenta od początku roku 2000, początkowo dość łagodnie traktował te wszystkie procesy ekspansji NATO na obszar Europy Środkowej i Wschodniej. Później się tak okazało, że Zachód nie ma żadnego umiaru i nie dość, że do NATO wstąpiły, jak wiemy, kraje Europy Środkowej, były kraje Układu Warszawskiego, to do NATO, wbrew już wszelkim możliwym zobowiązaniom, przyjęto trzy republiki dawnego Związku Radzieckiego, czyli Litwę, Łotwę i Estonię. Państwa, podkreślam, w przypadku Łotwy i Estonii, bo Litwy też, bo biorąc pod uwagę obwód kaliningradzki, państwa, które graniczą z Federacją Rosyjską, czyli NATO znalazło się u granic Federacji Rosyjskiej. Teraz sobie powiedzmy otwarcie, będąc paktem agresywnym nastawionym przeciwko tejże Federacji Rosyjskiej. No i wreszcie rok 2008, zimą, gdy tak naprawdę tylko i wyłącznie dzięki Niemcom i Francuzom ich trzeźwej postawie i wbrew gardłowaniu ówczesnego prezydenta, prowojennego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, nie doszło do ostatecznego zaproszenia do NATO Gruzji i Ukrainy. Wówczas jednym z czołowych orędowników tej koncepcji był właśnie tak dzisiaj przez niektórych hołubiony Lech Kaczyński, człowiek wojny tak naprawdę, bo przyjęcie tych dwóch krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego oznaczałoby zagrożenie egzystencjalnych interesów Federacji Rosyjskiej. Dlaczego ja o tym mówię? Ano dlatego, że wyobraźmy sobie tylko przez chwilę, że na terytorium Kanady albo Meksyku nagle ktoś wymyślił, że rozmieści wojska i bazy wojskowe, w tym rakietowe, rosyjskie lub chińskie. Jaka byłaby reakcja Stanów Zjednoczonych? No, chyba łatwo się w tym przypadku domyślić. Mamy zresztą pewien precedens, rok 62, który warto przypomnieć. Rok 1962 i kryzys kubański. Kryzys kubański wywołany był czymś analogicznym, z czym mamy do czynienia w tej chwili, czyli z próbą przeniesienia baz wojskowych NATO na obszar bezpośrednio graniczący z ówczesnym Związkiem Radzieckim. Chodziło o Turcję. Odpowiedzią Związku Radzieckiego było oczywiście rozmieszczenie swoich rakiet na Kubie. To była decyzja Chruszczowa. Jak się okazało, skuteczna, bo Związek Radziecki te swoje rakiety z Kuby wycofał, ale dopiero wówczas, jak uzyskał gwarancję od Stanów Zjednoczonych, że instalacje rakietowe i wojskowe amerykańskie nie będą rozlokowane na granicy turecko-radzieckiej. Przypomnę, wówczas Turcja graniczyła na Kaukazie z Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Więc ten kryzys kubański, notabene sprowokowany przez jastrzębi w Pentagonie, przypomnę, że prezydent Kennedy, który fatalnie skończył, jak wszyscy wiemy, od kul zamachowca, do dzisiaj do końca niewyjaśnionym zamachu, zginął właśnie w tym okresie, wkrótce po tym kryzysie kubańskim, a on sam był zdecydowanym przeciwnikiem, co ciekawe, prowokowania Związku Radzieckiego w taki sposób, jak robił to Pentagon, czyli rozmieszczenia tych wojsk i systemów rakietowych u granic Związku Radzieckiego. A niektórzy idą daleko i posuwają się wręcz do stwierdzenia, że to jastrzębie mogli stać za zabójstwem Kennedy'ego, no ale to już odrębna kwestia, odrębnych rozważań. No tak czy inaczej, w amerykańskim establishmentie nie było co do tego zgody, tego możemy być pewni. Co się działo później? Otóż później mieliśmy znów do czynienia z, po pierwsze, zjawiskiem polegającym na militaryzacji Unii Europejskiej, o czym ja w tej chwili mówię. Otóż mamy artykuł 42, każdego zachęcam, żeby sobie zajrzał,
Jest w języku polskim przecież też ten dokument dostępny. Artykuł 42, ustęp 7 Traktatu o Unii Europejskiej w redakcji znowelizowanej traktatem z Lizbony, słynnym traktatem lizbońskim, który również, znów podkreślamy zasługi Lecha Kaczyńskiego, który również, no, poza wieloma innymi kwestiami spornymi, które tam były, bez wahania, czy z teatralnym tylko wahaniem, zaakceptował wspomniany już Lech Kaczyński. Więc w traktacie lizbońskim dopisano ten artykuł, który mówi de facto to, że Unia Europejska w sprawach obronnych zdaje się na co? Na NATO, czyli na Amerykanów. I że nawet kraje członkowskie Unii Europejskiej, które nie są jednocześnie członkami NATO, mogą liczyć na wsparcie militarne NATO, czyli de facto Stanów Zjednoczonych. Czyli doszło do militaryzacji Unii Europejskiej w wyniku przyjęcia traktatu lizbońskiego, który my krytykujemy i słusznie, bardzo wiele środowisk w Polsce ten traktat krytykuje, a jednocześnie zapominamy o tym, że on jeszcze poza wszystkimi innymi niekorzystnymi dla Polski zapisami wprowadził ten zapis, o którym teraz wspomniałem. Więc w obecnych warunkach, nawet gdyby załóżmy Ukraina, choć to oczywiście niemożliwe, przystąpiła do Unii Europejskiej, a nie do NATO, to i tak de facto oznaczałoby militaryzację Ukrainy w myśl traktatu lizbońskiego. Co się działo dalej? No to już wszyscy wiemy. No, miała miejsce oczywiście przewrót, sytuacja na Ukrainie w roku 2014. Stopniowa militaryzacja tego kraju, zwiększanie obecności sił anglosaskich, głównie brytyjskich i amerykańskich, w basenie Morza Czarnego, zwiększenie w ostatnich miesiącach aktywności, widzimy to wyraźnie nawet na stronach, w źródłach otwartych, takich jak Flight Radar, które pokazują loty samolotów zwiadowczych lotnictwa sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, sił powietrznych brytyjskich nad obszarem de facto Rosji i mamy wreszcie perspektywy rozmieszczenia w Ukrainie systemów, na Ukrainie systemów rakietowych, których czas do lotu do Moskwy, podkreślam do Moskwy, wynosi mniej niż 4 minuty. W związku z tym Rosja musiała w taki czy inny sposób zareagować, zareagowała w sposób jedyny w tej sytuacji możliwy. Postawiła twarde weto jakimkolwiek myślom nawet o ostrzeżaniu na wschód, na Ukrainę, na Gruzję, Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zaproponowała jednocześnie układ następujący, że de facto NATO powraca do stanu z roku 99, nie z 97, jak niektórzy nasi publicyści twierdzą, ale z 99, dlatego że wśród żądań rosyjskich nie pojawiło się żądanie wystąpienia Polski z NATO. Pojawiło się natomiast między wierszami żądanie wyrzucenia z NATO czy opuszczenia NATO przez trzy kraje bałtyckie. Polska, zdaniem Moskwy, może sobie w tym NATO pozostać, a szkoda, bo ja uważam, że powinna z niego wystąpić, o czym mówię od wielu lat otwarcie. Natomiast Moskwa nie jest zainteresowana tym, czy w Polsce żołnierze jako tacy siły konwencjonalne NATO będą czy nie będą. Jeśli już, to za zagrożenie uznaje bazę w Redzikowie, która ma być w tym roku otwarta, bazę rzekomo systemu antyrakietowego. Podobna baza już działa w Rumunii i jest tutaj postulat rosyjski, to dotyczy bezpośrednio Polski, aby te bazy systemu Aegis, systemu tak zwanej tarczy antyrakietowej, które de facto można przezbroić w ciągu paru chwil z broni o charakterze rzekomo defensywnej na broń ofensywną, nastawioną na kierunek rosyjski, żeby te instalacje przestały istnieć zarówno na terytorium Polski, jak i Rumunii. To jest jeden z tych postulatów. Drugi postulat, jak już powiedziałem, odciągnięcie NATO na zachód, czyli likwidacja sytuacji, w której kraje bałtyckie są w NATO, gwarancja, że Ukraina i Gruzja do NATO należeć nigdy nie będą. Więc to jest prośba o pisemną gwarancję. Wiemy, ile są warte te ustne gwarancje, bo już wspomniałem o gwarancjach Bakera, czy innych przedstawicieli władz amerykańskich z lat końca 80. i dalej lat 90. Więc Rosja chce mieć to na piśmie. Oczywiście ja jestem osobiście przekonany, że Zachód, anglosaski Zachód, gotów będzie oszukać, nawet gdyby podpisał własną krwią te porozumienia i ewentualne traktaty, to i tak za chwilę mogą one trafić do kosza.
Ale chodzi o co innego. W moim przekonaniu w Moskwie chodzi o to, żeby móc pokazać na papierze, po tym jak Zachód po raz kolejny zaczął mówić o, tak zwany Zachód mówić o ostrzeżeniu NATO o Ukrainę czy Gruzję, żeby pokazać, że były podpisane, są podpisane i obowiązują pewne porozumienia. Żaden kraj na świecie, podkreślam, czy to byłyby Stany Zjednoczone, czy to byłaby, nie wiem, Francja, ja wymieniam tylko mocarstwa nuklearne, bo co jest mocarstwem nuklearnym, nie pozwoliłby sobie na to, żeby tuż przy jego granicach stacjonowały wojska sojuszu potencjalnie, a wręcz otwarcie, jeśli chodzi o retorykę wrogiego, nie kryjącego swych wrogich zamiarów wobec tego państwa. Na to sobie nie może pozwolić żadne państwo na świecie. Dlatego Rosja zgłasza postulaty bardzo sensowne, co więcej sensowne również z naszego punktu widzenia, bo dzisiaj to takie modne słowo, deeskalujące, ja wolę powiedzieć zmniejszające eskalację najtężej konfliktu, potencjały konfliktu w Europie Środkowej i Wschodniej. Z taką propozycją Moskwa do Zachodu się zwróciła. Odbyły się rozmowy na ten temat. Wiemy, że wiceminister spraw zagranicznych, rosyjski wiceminister spraw zagranicznych, najistotniejszą część tych rozmów przeprowadził z panią Wendy Sherman, reprezentującą administrację Joe Bidena, będącą w tej chwili wicezastępcą sekretarza stanu amerykańskiego. Wiemy też, że te rozmowy przyniosły tylko połowiczny sukces. Na ten moment sukces ten polega na tym, a to już jest sukces w obecnych warunkach, że wznowiła swoje działanie, wznowiła swoje funkcjonowanie Rada NATO-Rosja, NATO-Federacja Rosyjska, czyli jest już jakiś taki fundamentalny dialog, podstawowy dialog, ale w dalszym ciągu są też i podżegacze wojenni w różnych miejscach, którzy ogłaszają, że no, należy liczyć się z destabilizacją, delikatnie mówiąc, Ukrainy, względnie rosyjską agresją na terytorium Ukrainy i wtedy trzeba dać zdecydowaną, nawet militarną odpowiedź ewentualnej ekspansji Rosji. Takich podżegaczy nie brakuje też u nas. Natomiast z drugiej strony widać wyraźnie, że no, Rosjanie nie mogą odpuścić jednej rzeczy, najistotniejszej zawartej w tej propozycji, a mianowicie nie mogą odpuścić tego, że w jakiejś formie zobowiązania traktatowego NATO czy Stany Zjednoczone, ściślej rzecz biorąc, nie zagwarantują im tego, że Ukraina i Gruzja nie przystąpią w przyszłości do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To żądanie nie zostało do tej pory przez stronę tak zwaną zachodnią spełnione. Tymczasem jest to żądanie w pełni racjonalne w moim przekonaniu. Co więcej, Rosja w tym porozumieniu też jeszcze, tutaj możemy znów nawiązać do planu Adama Rapackiego, polskiego ministra spraw zagranicznych, Rosja zaproponowała bardzo ciekawe rozwiązanie polegające na tym, że strony umawiające się, czyli Rosja i Stany Zjednoczone, nie będą rozmieszczały rakiet i broni z głowicami jądrowymi poza swoimi własnymi granicami. Co to oznacza? To oznacza, że Stany Zjednoczone musiałyby wycofać instalację i broń nuklearną z dwóch krajów okupowanych przez nie od zakończenia II wojny światowej, czyli z Włoch i Niemiec w Europie. To kolejna propozycja, która też służyłaby stabilizowaniu naszego kontynentu. Trudno tutaj z tym dyskutować. No, jakie będą losy rosyjskiej propozycji, oczywiście nie wiemy, ale wydaje mi się, że warto jest śledzić to, co się dzieje i też sam fakt, tak jak już wspomniałem, tego, że obie strony znalazły się w jakiejś sytuacji dialogu, a nie konfrontacji, jest pewną wartością, niezależnie od tego, jak skończą się losy tej sytuacji, w tym tej sytuacji na Ukrainie. No, Rosjanie mówią faktycznie o tym, że jeśli Ukraina miałaby wstąpić do NATO, to faktycznie może nastąpić odpowiedź, jak oni to wyrażają, techniczno-militarna ze strony rosyjskiej. Rosja ma potencjał militarny, żeby taką odpowiedź zdecydowaną sformułować. Co do Ukrainy, no cóż, dowiedzieliśmy się właśnie, że ambasada, dyplomaci, Departament Stanu Amerykański wzywają obywateli amerykańskich przebywających na terytorium Ukrainy do opuszczenia tego kraju w związku ze wzrostem ryzyka działań wojennych, więc po raz kolejny odgrzewana jest ta bajka o tym, że Rosjanie mogą dokonać inwazji.
lądowej na ten. Zresztą ku mojemu zdziwieniu, pomimo całej swojej rusofobii, nie wierzy prezes Polski Jarosław Kaczyński, który powiedział w jednym z ostatnich wywiadów, że raczej do takiej agresji nie dojdzie w jego przekonaniu. Oby miał rację. No i cóż, moim zdaniem my jako Polska, szczególnie teraz stojąc na czele OBWE, powinniśmy de facto, w naszym interesie leży wspieranie wszystkich działań, które mogą prowadzić do przynajmniej zredukowania tych napięć, które teraz istnieją w naszej części Europy. Zapomnieć o Ukrainie, bo Ukraina nie ma żadnego związku z polskim bezpieczeństwem narodowym, z stabilnością w naszym kraju, darować sobie ingerencje wewnętrzne na Białorusi, zapomnieć o tym, przestać opowiadać o tym, że w Kazachstanie, o którym wspomniałeś, miały miejsce jakieś pokojowe protesty, no bo to jest zaklinanie rzeczywistości. W Kazachstanie miała miejsce próba, no, tak naprawdę rebelii zbrojnej, weszły tam ugrupowania terrorystyczne, no, widzieliśmy ludzi z bronią, raczej pokojowi manifestanci w żadnym chyba kraju na świecie nie demonstrują z karabinami Kałasznikowa. Więc naprawdę jest ten czas, żeby polska dyplomacja, ale też polska polityka zeszły trochę na ziemię, zaczęły myśleć kategoriami realistycznie pojmowanego interesu narodowego, bezpieczeństwa nas wszystkich, a w naszym interesie narodowym leży demilitaryzacja Europy Środkowej i Wschodniej i myślę, że nigdy nie dość powtarzania tego hasła.